witam, tu Aristeo. Plan na dzisiaj: powalczyć ze słabszymi jednostkami, nabić poziom, a później uzupełnić posiłki. To może zaczynamy w tym miejscu. Okej. O, fajnie. Tu będą musieli przejść, a tu jest pułapka. To teraz... Co takiego fajnego można by było tutaj uczynić? Coś, co nie jest zbyt drogie. Mógłbym zimowy taniec, tylko że... Nie no, mogę tutaj jeszcze ich bardziej spowolnić. Jeśli nie zginą na pierwszej, to zginą na drugiej. Natomiast jako drugi czar użyjemy śnieżycę. Okay. To zadowalająco. Dobrze. Nie no, stąd nie traficie, ale gdyby tak poczekać do następnej tury. Tutaj tradycyjnie obszaróweczka. Ci pewnie tutaj zginą. Na pułapce. Tutaj. Ja widzę, że mimo że to są ludzkie jednostki, to mogą korzystać z runek. Zastanawiające. No tak, ale to wypadałoby. Może podejść jedno pole. O! Jaka różnica? Dodatkowy ruch. To może mieć sens. I tu podejdziecie jako osłona, ale oczywiście z ręką obrony. Można by w sumie dać kolejny ruch tutaj. I też obrona. Tylko może zajmiecie pozycję tutaj. Może tu za tym. Albo inaczej. Tak, tak. I czekacie do następnej tury. Tutaj można z tymi skończyć, ale to mi się wydaje bardziej obiecujące. Natomiast ci, jak mówię, pewnie na pułapce zginą. Tym bardziej, że oni zablokowali inne przejście. 9 szału. Nie no, zostawimy na następną bitwę. Unik. No i to mi się podoba. Oj, mogą to wszystko przejść. Teraz się dobrze zastanówmy, co mi się bardziej opłaca. Jakieś tanie czary. Może magiczne pociski. O. Ale oni są raczej chyba groźniejsi. Chociaż moglibyście podejść w to miejsce. Nie no, tu pułapka musi być. Albo raczej tu. Tak. No to ma sens. Tak. I cóż. O, spokojnie. O, mało kto tutaj przeżyje, więc nie jest źle. Osłabiamy. I może kontynuujmy. Uniki to są naprawdę strasznie dopracowane u nich. Ciekawe.
I... No, ślicznie. Tutaj w zasadzie to... To nic nie robimy. Tym razem chyba jednak tu będziemy rzucać. Okej. Tu zginął, a ty się wystrzela i to tak. No akurat nie wy. Mam innych strzelców. O właśnie. Sporo mamy. Szał też trochę. Jeszcze zdążę jedną walkę przeprowadzić tutaj. Dziękujemy. Wiesz, jaka jest słaba jednostka? Skrzyneczka, to na pewno chcemy. A, tu by można było pułapkę, aby spowolnić. Niech będzie. Tutaj. W sumie szału mam sporo. Śnieżyca. Okej. To czy to? W sumie mi się wydaje bardziej sensowne. Trzy jednostki oberwą. Myślę, że diabły morskie zginą na pułapce. Oni też może tutaj się pofatygują. W sumie łuczników trzeba by tylko dobić. A, czekajcie. O, właśnie, właśnie. Chociaż może powinienem jednak w ten sposób. Albo dotyk Lokiego. Tutaj. Ale oczywiście będziemy strzelać. Jarlowie się tutaj dostaną, więc możecie spokojnie osłabiać. To może jeszcze. Jeszcze raz. Tutaj. Obrona. I zobaczmy, co tutaj jest. Oberunki. A, kasa. Minimalne obrażenia. Może komuś bym dał dodatkowy ruch. To jest obrona. Tak. Nic nie robimy. Nie ma powodu. W sumie tutaj też tylko obrona. Podejdziecie tutaj, żeby wabić. I to wystarczy. Tu. Tutaj. W sumie rybek za dużo nie zostało. Strzelamy. Ciekawe. Jednak szał zrobi swoje, tylko że nie zupełnie tak jak chciałbym. Ale to tak jest. Dobrze. Nie chcę marnować many i szału. Chociaż szał akurat bym mógł, gdyż chodzi o to, żeby zużywać. No wtedy szybciej będą się te umiejętności ulepszać. Myślę, że wystrzelamy. Byłoby fajnie, gdyby się mój ruch pojawił. O, właśnie. Dobra, obrona. Dostajecie. I wystrzelamy. Nawet możemy tu na pewności coś takiego zaznaczyć. No, jeszcze trochę brakuje.
O właśnie, właśnie. Ja bym tutaj. O. No to rozwinęła mi się ta taka umiejętność, taki acik. No właśnie. Aha, to czyli jeszcze coś takiego dodatkowego. Kasa. Tutaj raczej sobie darujemy, to nie jest dobra chwila. Ale chyba już nic więcej nie ma. Tu można zobaczyć. O. Czy tu można przejść? Nie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy starali się nadal zyskać kolejny poziom.